Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, witam wszystkich zgromadzonych z okazji Święta Pracy. Od ponad 100 lat ludzie pracy na całym świecie spotykają się 1 maja, aby zademonstrować wolę walki o ideały równości, wolności, demokracji i sprawiedliwości społecznej. Tegoroczne obchody Święta Pracy przebiegają w atmosferze powszechnego lęku Polaków przed utratą pracy, mieszkania i wykształcenia dzieci. Wyraźnie pogłębia się przepaść w polskim społeczeństwie pomiędzy bogatymi i biednymi. Rząd obecnej koalicji zaprzecza, rząd obecnej koalicji zaprzepaszcza wieloletni dorobek Polaków ostatnich lat.